naprawdę mam to ugryźć. No. I co jak to się okaże prawdziwym tamponem? Nie. Czy to jest jadalne, czy nie? Mamy 5 jajek. Jedno z tych jajek nie jest prawdziwym jajkiem. Dobra, zaczynamy! Siemanko, ja jestem Blow i wraz ze mną jest dzisiaj Narina, która się zgubiła. Gdzie ty byłaś? Na Filipinach. Tak, także proszę, błagam, nie piszcie, nie pytajcie już, gdzie jest Narina. Widzicie, odnalazła się, żyje i nagrywamy. Nie zakopał mnie nigdzie, dziękuję za zainteresowanie, bardzo to szanuję. Nie piszcie, już błagam. I dzisiaj z Nariną przychodzimy z bardzo fajnym filmikiem, ponieważ nagrywamy filmik jadalne versus niejadalne. O co konkretnie chodzi, Narina? Będziemy mieć 4 kategorie różnych produktów, na przykład są buty. Jeden z tych butów będzie jadalny. Tak, mamy 5 butów, jeden jest jadalny, reszta niejadalne. I naszym zadaniem będzie trafić w ten jadalny, bo jeżeli trafimy nie w jadalny, to będziemy i tak musieli go ugryźć. Au! No właśnie tak. Także trzymajcie kciuki. My między innymi, nie wiem... Nie mów im! Niech zobaczą! No, także moi drodzy, 60 tysięcy łapek w górę. Jeżeli odcinek wam się spodoba i stwierdzicie, kurczę, chcemy więcej, to jest fajny pomysł, to zostaw łapkę w górę i nagramy kolejną część, bo nie ukrywam, że jest to odcinek dość kosztowny, bo wykonanie tego nie jest tanie. Ale mam nadzieję, że będziemy się dobrze bawić, a poza tym klika czerwony magiczny guździek, ponieważ lecimy po 4 200 000 subów! A brakuje nam niewiele, także jeżeli chcesz się dołożyć, to po prostu kliknij suba, kumpel. Będę bardzo wdzięczny. Chyba gdzieś tu. Tak, klikaj. Tam poniżej. Dziękuję bardzo. A teraz zaczynamy trzymać kciuki. Okej, więc pierwsza kategoria. Będziemy lecieć kategoriami od takich najbardziej lamerskich do najlepszych, najbardziej grubych. Stop, nie uwierzę, że tu jest jakieś kubsko. Więc, ale to jest jakiś kawałek ciasta. Śmierdzi. Mamy kaktusa. Prawdziwy, nieprawdziwy, nie wiem. Mamy... kupę, albo coś przypominającego kupę. Mamy też figurkę z Gry o Tron. Gry o Tron, tak, także na czasie. Mamy na dodatek pana sumo i mamy też kłódkę. I od razu mówimy, zasada jest taka, że nie możemy tego dotknąć, jedyne po popatrzeniu i nie możemy też wąchać, bo to też może nam pomóc. Ale to już czuć. Dobra, no to Narina. Ja pierwsza? Wybierz sobie jedną rzecz, ja też wybiorę. To ja biorę pana sumo. Dobrze, to dobrze. Musisz mi fifi podać. Poczekajcie. Co? No, przyglądam się, kłódka wygląda jak prawdziwa, więc tego nie gryzę. Figurka no wygląda... jak figurka prawdziwa. Kupa wygląda jak... to, jak jakieś ciastko, to, no, ale... no nie ugryzę kupy. Mamy też kaktusa, więc... wezmę kaktusa i ugryzę kaktusa. Może... wybrałeś kaktusa zamiast kupy? Tak. W ogóle co to za odcinek? Ale tak, wolę kaktusa ugryźć niż kupę. Dobra. To Filip, dawaj. Musisz nam podać, bo nie możemy dotknąć. Mogę z dołu ugryźć? Nie! Bo ja nie chcę gryźć kaktusa. No nie, nie w doniczkę. Proszę tutaj. O, a! Z drugiej. Poczekaj, bo... tak też, tak? No, odziabnij! Ale nie wiem, czy to jest prawdziwe, czy... jeżeli to jest prawdziwe, a nie jest niejadalne, to jestem zły. Uwaga! Eee! Dobra, i tak małego gryza wziąłem, ale naprawdę ugryzę... a jest żadne chrupnęło! Także tak, że to do wywalenia to jest prawdziwe? To nie jest jadalne. To jest jakieś gumowe. No to do wywalenia. Znowu ja wybieram? Tak, zostały nam... to biorę... to. Kupę? Nie. Figurkę. A ty kupę czy kłódkę chcesz spróbować? No kłódka raczej wygląda na... na jadalną, ale nie z... dobra, biorę kłódkę. Chcę kłódkę, mimo że... co? Kłódka jest pewnie prawdziwa, wolę ugryźć sobie kłódkę niż kupę. Dobra, dawaj. Tutaj? Byłam zębów. Prawdziwa. Tak. Kupa versus dobra. Czy to będzie prawdziwe, czy nie? Ja biorę. Nie dotykaj. Gra o Tron i tak dalej. Uwaga. Uwaga. A! Jadalne. A! Pokaż mi to. Mogę? Naprawdę to jest jadalne? Poczekaj, ja chcę gryza. Tylko ta farba jest jakaś taka dziwna smaku, co? Nie, no... dobre. Jezu, nie wiem czemu, ale jem właśnie... ale masz usta! Ty też. A. Co, nie próbujesz kupy? No. Proszę, spróbuj. Nie? 100 tysięcy łapek w górę i nagramy film. Dobrze, kategoria druga, w której mamy mydło, co to jest, pumeks, tak się to nazywa? Pilniczek taki do paznokci. Taka poleczka. Czym jest pumeks? Pumeks to te piętki robisz. Nie pytajcie skąd wiem. Skąd chyba nie wiesz. Dobra. Pokaż pięty. Następne jest. Pokazuj pięty. Powinien są zdrogowaciałe całe. Jesteś zdrogowaciała, niedźwiedzica. Nie, dobra. Później mamy mydło, tak, to jest mydło.
chyba. Później mamy gąbeczkę i później mamy mydło. Także mamy trzy mydła, jeden pilniczek i jedną gąbkę. Kto teraz zaczyna? Może ja zacznę? No dobra. Dobrze, więc ja na początek bym chciał ugryźć. Myślę sobie, co najlepiej ugryźć, nawet jakby było prawdziwe, co by mnie nie bolało. Mydła bym nie chciał gryźć, więc może zaczniemy od gąbki. Dobra, dawaj gąbkę. Wydaje mi się, że to będzie prawdziwa gąbka, ta reszta jest... I co to jest prawdziwa gąbka? Nie powiem ci. No gryź, nie wąchaj, gryź. Jaki w ogóle zdecydowany był? W smaku pyszna. Używana? Na szczęście chyba, nie, na szczęście chyba wczoraj się bigo z tym. Dobra, teraz ty, zobaczymy, będziemy się cieszyć, śmiać. A ja wezmę to maleństwo, mi się wydaje, że... Mydło, a nie lepiej na przykład ten pilnik taki... Użyłam takich rzeczy i raczej mi się wydaje, że to będzie prawdziwe. Wątpię, żeby aż taki połysk uzyskać. Dobra. Więc wezmę to maleństwo, bo może być jakimś ciasteczkiem po prostu. Tak mnie się wydaje. Rzeczywiście, no ciastko. Ale musisz konkretnego gryza, bo to jest ciastko, naprawdę. Uważasz, tylko pokryte czekoladą, bo widzisz, że ten, że się trochę z... No topi się, widzisz? Topi się, bo jest pokryte czekoladą. Gryz. Co ci jest? Weszło mi to na... Wbiło się tak. Co to jest w ogóle za śmierdzące mydło? No przecież to ciastko. Filip, skąd ty żeś to wziął? Fuj. Od babci wziąłem, babcia ostatnio to miała. To jest w ogóle zdrowe to, co robimy? Dobra, więc teraz moja kolej. Tak. Mamy dwa mydełka i mamy pilniczek. Pilniczka nie chciałbym raczej ugryźć, bo może być twardy. Nie mogę tego dotknąć. Nie. Kusi strasznie. To mydło wygląda na tak, jakby było, nie wiem, jakieś karmelowe z karmelu. W sumie. Ale to mydło wygląda najbardziej prawdziwie. No, taka więc dlatego, jak wygląda najbardziej prawdziwie, to nie jest prawdziwe. Więc poproszę to, tak, wygląda za prawdziwie. I co, to jest mydło czy nie? Nie powiem ci, no. Ty też, no, pyta się za każdym razem. Dobra, uwaga, gryzę mydło. Co ja robię? A wy to oglądacie. Nie dawajcie więcej łapek w górę, bo ja nie wiem, co będzie na następnych odcinkach za pomysł. Uwaga. Dobra, gryz. Czy to jest mydło, czy to nie jest mydło? Bo już nie wiem. No ty to gryziesz jeszcze. Co to jest? Nie no, brzydze dla mnie. To jest rzeczyczka. Bardzo słodka. Chcesz Filip mydła? Przypomina mi to... Chodź, wyje ci język. Poczekaj, bo przypomina mi to coś w smaku. Wadę cukrową. Miła odmiana po tamtym mydle. Nawet nie chcę myśleć, że tu cukru musi być. Ale powiem wam, że to jest naprawdę niesamowite, że to tak dobrze wygląda. Ale moja droga dedukcji, dobrze mnie tutaj... Ale no dobrze wykonane. Dobrze to wydedukowałam, że to wygląda zbyt dobrze, żeby to było mydłem. Prawdziwe mydło nie jest takie ładne. Dokładnie. Nie mogę się doczekać, ponieważ kolejna kategoria i w tej kategorii mamy jajko, 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 jajko i zaskoczę was. Czekaj. Jajko? Dokładnie tak. Yeah! Piątka! Wow! Tak, mamy 5 jajek. Jedno z tych jajek nie jest prawdziwym jajkiem. I szczerze, z tej odległości, nie może wy widzicie u siebie, że któreś jajko nie jest prawdziwe, ale z tej odległości wszystkie wydają mi się identyczne. Dawaj od lewej pierwsze moje, no. Może jeżeli ugryzę, to żeby się nie uwalić, to... Ależ nie krępuj się, nad stołem proszę. Co ja robię? Czemu? To chyba nie jest jajko... To nie jest cukru. Tak, to jest prawdziwe jajko. Może je wyrzućmy. Co teraz? Ja bym wzięła teraz jajko numer 3, czyli to. Za dzieciaka koleżanka mi ubzdura, że 3 to moja szczęśliwa liczba, więc po prostu idę z tym. Fuuu, a ty są pleśne! Ale mi się ślizgały zęby pod tym, ja nie wiedziałam co robić. Pięknie ugryzione. Muszę je splunąć. Teraz mam już 3 jajka do wyboru. I żeby taką harmonię zachować, to poproszę to jajko i będzie mieć tak ładnie ustawione. Chyba, że to jest jednak jadalne. Czy to też jest jadalne, nawet to nie będzie. Tak, zresztą wiecie o co chodzi, każdy jest jadalny w sumie, no. Dobra. Zdecydowanym. Dobra, już wiem, że to... Chapnij. A ja wybiorę na krzyż. Jesteś pewny? Definitywnie, ostatecznie. Jak Hubert. Właśnie o tym sam pomyślałem, byśmy mieli. No zawsze, to zawsze definitywnie mówi. Dobra, to który? Dawaj. Szczerze, zastanów się. Bo oba wyglądają łudząco podobnie. Jesteś pewna? No. No dobra. Na pewno. Jeszcze możesz zmienić swoją odpowiedź. Nie. Nie wiem, czy też kogoś wkurzali milionerzy i Hubert Urbański, który za 200 razy pytał, czy na pewno i ludzie zawsze zmieniali odpowiedź. Tak? Tak, i to było tak. Ja nie ulegnę swoim wpływom. No, wydaje mi się, że warto, warto. Myślałam, że jesteś pewna. Jesteś pewna. Dobra, tak! Dawaj. Wow! To,
To na pewno nie jest prawdziwe jajko. Moja szczęka! To nie jest prawdziwe, że tutaj obśliniłaś. Dobra już. O! Będę nie spróbować. No dobra. Udało ci się. Powiem wam tak, nie jest to tak dobre jak... Czy nie jest to tak dobre jak wygląda? Bo wygląda super. No słodkie. No słodkie. Wstawaj! Tak, że zamyśliłem się, bo tutaj Narina musi troszeczkę mi pomóc, bo ja nad nim co jest czym. Tutaj po lewej, no co, na... co jest od lewej? No to jest do wkrapywania sobie podkładu. A musisz na dalej, dalej, bo tu wiesz. Dobra, okej. Okay. Później jest nabój, to... później jest... Co? No amunicja. Tak, tak, właśnie tak. Dobrze, to jest tampon. Te wszystkie rzeczy przyniosła Narina. Jeżeli ja będę musiał gryźć tampon, to... Dobrze, nieważne. Później jest... Jak się nazywa? Wacik? Wacik. Dobrze, następnie mamy patyczek do uszu i następnie mamy... Kładkę. I to wszystko ty przyniosłeś. No ja przyniosłem. to Filip przyniósł. No dobra. To kto pierwszy? Ty chcesz? Może ja jako przegrany. Dawaj. Ten tampon mnie jakoś obrzydza. Dobra. Nie dotykaj. A, przepraszam. To poproszę patyczek. Taki luźny. To chyba nie będzie jadalne, bo widać po... Dobra. No to ja poproszę gąbeczki. Jesteś pewna? To. Tak. Nie, to nie jest. To super. Nie jest mamy, żelek. Mamy teraz zęby odciśnięte. Nie, dobra, nie. Wybiorę mniejsze zło, bo to i to mi się nie podoba, więc wybiorę to. Wacik? Tak. Dobra, widzę, że to jest. No. Jest jak nieprzyjemne takie. Tak? Czemu? No gryz. A dźwięk taki. No nie podoba dziwny. Mi się to kojarzy, nie wiem, z jakbyś paznokciami po tablicy przejechała, nie. No dam. Bez przesady. I teraz, moja droga, ty wybierasz. Kładkę poproszę, nie chcę tam ponagryźć. No nie. To nie było z cukru. I teraz ostatnia rzecz, czy się okaże, że jest z cukru, czy z prawdziwym tamponem. Uwaga, tampon, proszę cię bardzo. Naprawdę mam to ugryźć. No. I co jak to się okaże prawdziwym tamponem? Nie, no nie, to już musi być... Dobra, uwaga, nie. Czy to jest jadalne, czy nie? Au, au. Dobra, no, przestań. Na profeska, kurde, nitka do samego końca, bezpiecznie. Ugryzłeś tampona. Fu. Ale fu ta myśl, czy fu smak? Fu ta myśl, ale ogólnie dobry no tampon. No jak cała reszta. Jak tampon. Bo później nie ubzduraj sobie, że sprawdziłeś tamponów, nie gryz. Nie gryźcie tamponów. Także, moi drodzy, bardzo dziękuję wam za oglądanie. Pamiętajcie, 60 tysięcy łapek w górę i nagrywamy kolejne odcinki z tego wszystkiego. A jeżeli to wam się spodobało i chcecie zobaczyć więcej, to u Nariny są 4 kolejne kategorie, także możecie wskoczyć, zobaczyć, subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie i widzimy się w następnych. No, wiadomo.